To jest takie straszne. Nie wiem, co nacisnąć. Dobra, raz kozie śmierć. Wybieram ten przycisk. Co to jest? Tu jest kolec. Mój Boże, jaki ostry! Monika już nacisnęła przycisk? Wow. Pomocy, jestem w pułapce! Wypuśćcie mnie stąd! A, to tak bardzo boli! Chyba jej się to nie spodobało. Myślę, że powinnam być ostrożna w wyborze. Nie chcę popełnić błędu. Uf, życzę sobie powodzenia. Zaczynam. O, co to jest? Wygląda jak różowe futro. Wszystko jasne, nudy. Jakie tu wszystko jest piękne i miękkie. Wygląda ładnie, jak miło dotykać tych ścian. Super. Jakie to słodkie, fu. Oglądanie tego nie sprawia mi żadnej przyjemności. Ja spadam, pomóżcie mi. Oj, to bolało. Co to za hałas? Nie rozumiem. Co tam się dzieje? Cześć, Lili. Dzięki za złapanie mnie. Jak tu ładnie. Monika, jak się tu dostałaś? Nic nie rozumiem. Proszę bardzo, wszyscy wrócili na swoje miejsca. Tak jest lepiej. Kto tym razem zaczyna? Jeszcze nie zdecydowałam, co nacisnę. Dobra, niech będzie ten guzik. Monika, znowu jesteś pierwsza. No wow. Co tam jest? Mów szybko. Z tak ważną sprawą nie można się spieszyć. Zaraz tu coś wyczaruję. Zobaczmy, co my tu mamy. Wow, czarny banan, niesamowite. Auć, moja głowa, co to jest? Czarny banan? Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Ojej, ale ich dużo! Mogłeś rzucać nimi ostrożniej. Mam nadzieję, że te banany są równie smaczne jak zwykłe. Myślę, że powinnam ich spróbować. Wyglądają całkiem nieźle. Pyszności, super! Tym razem dokonałam właściwego wyboru. Chciałabym, żeby tak zawsze było. Co to jest? Co to za skórki? Monika, to takie niegrzeczne. Przykro mi, ale nie mam co z nimi zrobić. Ostrożnie, o mało nie dostałem prosto w twarz. Zabieraj swoje resztki natychmiast. Przestań śmiecić, nie będę tego wszystkiego sprzątać. Nie wiedziałem, że jesteś takim niechlujem. Lepiej pójdę do Lili. Dzięki, ale jeszcze nie podjęłam decyzji. Myślę, że powinnam nacisnąć coś losowo i nie zastanawiać się nad tym. Cóż to była słuszna decyzja? Jesteś szczęściarą, Lili. Gratulacje. Dostaniesz wielki słoik różowej Nutelli. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby spróbować tego sam. Jestem pewien, że to jest pyszne. Tak, jest super. A teraz nadszedł czas, żeby oddać to prawowitej właścicielce. Przygotuj się na pyszny lunch, Lili. Czeka cię lada chwila. Co to jest? Dlaczego tak się klei? Ale ładnie pachnie. I lubię ten smak. Czy to Nutella? Szczęściara ze mnie. Smacznego. Jakie to uczucie? Podoba ci się? Tak, jest pyszne. Bardzo dziękuję. Wow, ale dużo Nutelli jest na podłodze. Jestem gotowa zjeść to wszystko. Fu, przecież jest brudna. Dziewczyny, zdecydowanie brakuje wam dobrych manier. Monika, prawie się przewróciłem. Skórki od bananów są wszędzie. Dobra, jedziemy dalej. No, kto tym razem okaże się odważniejszy? Chcę spróbować, choć wciąż się boję. Lili, czas podjąć decyzję. Weź się w garść, czas ucieka. Nacisnęłam, co to jest? Zaraz się o tym przekonasz. Daj mi kilka sekund na przygotowanie wszystkiego. A więc wybrałaś pyszny napój gazowany. Gratulacje! Sam bym chciał taki mieć, ale niestety muszę oddać ci każdą kropelkę. Fajnie! Bardzo mi się podoba. Smakuje wyśmienicie. Ale myślę, że to już wystarczy. Nie mogę tego zatrzymać. Wystarczy! Robi się tu zbyt mokro. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Jestem cała mokra! Przestań! Cóż, wygląda na to, że to już koniec. Wreszcie! Myślałam, że nie wytrzymam. Muszę dojść do siebie. Nie będę ci przeszkadzać. Auć, moja głowa! Dlaczego z Lili zawsze coś jest nie tak? Ale to nie moja sprawa. Monika na mnie czeka. Już prawie wybrałam przycisk. Muszę się jeszcze tylko troszkę zastanowić. Dobra, mam, nacisnęłam. Czekam. Dobra robota, Monika. Tym razem dokonałaś właściwego wyboru.
Zobaczmy, co dostaniesz. Jaki wielki burger! Gratulacje! Wspaniale! Chyba nie będziemy już potrzebować pokrywki. Szczerze mówiąc, ledwo mogę powstrzymać się od zjedzenia go. Burger ma jednak jedną wadę. Jest zimny. Wiem! Podgrzeję go palnikiem gazowym. Właśnie tak, to nie jest trudne, trzeba tylko troszeczkę poczekać. Myślę, że świetnie sobie radzę. Najważniejsze to się nie spieszyć. Już czuję zapach ciepłej, pachnącej bułeczki. Niewiele zostało. O nie! Burger jest spalony na popiół! Będę udawał, że tak miało być. Chyba nie zamierzacie mnie wydać, prawda? Monika, częstuj się, to dla ciebie. Świeży popiół. Fuu, co to jest? Nie mogę oddychać. Przestań, przestań! Jak sobie życzysz, i tak nie ma tu nic innego. Fuj, czuję się, jakbym wytarzała się w węglu. Muszę natychmiast wziąć prysznic, żeby to wszystko zmyć. To w ogóle nie ma nic wspólnego ze mną. I jak się macie, moje ptaszki w klatkach? W sumie to niezbyt dobrze, wybieranie jest takie męczące. Ale mimo to udało ci się, Lili. Super, już tu jestem. Przygotuj się na to, że dostaniesz to, na co zasługujesz. Nie bój się, spodoba ci się. Jest bardzo apetyczny. Ale to ciężkie. Prawie złamałem kręgosłup. Muszę dziś iść na masaż. Spójrzcie na tę ogromną porcję makaronu. Kurczę, już się zaczęło. Co się zaraz stanie? O, to makaron. Fajnie, niepotrzebnie się bałam. Smakuje wyśmienicie. Wreszcie mogę coś zjeść. Dobrze, że jest go tak dużo. Jestem naprawdę głodna. Ten challenge mnie wyczerpał. Muszę odzyskać siły. Cieszę się, że wszystko tak wspaniale się ułożyło. A, zupełnie zapomniałam dać ci pałeczki. Widzę, że poradziłaś sobie bez nich. Boże, jaki brzuch. To straszne. Jakie to pyszne. Jestem taka pełna. Teraz można chwilę odpocząć. O, zostało jeszcze trochę makaronu. Świetnie. Jak go dosięgnąć? Poproszę dokładkę. Tego nie da się oglądać. To niesmaczne. Lepiej pójdę do Moniki. Nie ma potrzeby się spieszyć. Jeszcze się zastanawiam. Nie jest to łatwy wybór. Myślę, że zostanę przy tym przycisku. Jestem gotowa na wszystko. Miło to słyszeć. Bardzo odważnie z twojej strony. No to będziesz miała moje oko. Przerażające? Myślę, że jestem prawdziwym geniuszem zła. Uwierzyliście, że to moje oko? Ja tylko żartowałem. To oko żelkowe. Wydaje mi się, że w środku coś jest. Sprawdzę to. Tak, tam jest słodki syrop. Jest taki pyszny. Musiałem go spróbować. Super. Monika będzie zachwycona. Zacznijmy od nadzienia. Najważniejsze, żeby nie upuścić oka, jest bardzo ciężkie. Chyba coś się leje. Ciekawe, co to jest. Ładnie pachnie. To chyba słodki syrop. Fajnie, nie zatrzymuj się. Chcę więcej. To takie miłe uczucie. Nie masz pojęcia. Bardzo się cieszę, że dokonałam właściwego wyboru. Ups, nie dałem rady go utrzymać. Przepraszam. Jak się czujesz? Nic nie widzę. Zdejmijcie to ze mnie natychmiast. Co to jest? Muszę się temu przyjrzeć. Jest miłe w dotyku. Spróbuję. To żelek! Super! Zanurza go w syropie. To świetne połączenie. Jestem szczęściarą. Uff, wygląda na to, że nic się nie stało. To dobrze, bo w przeciwnym razie miałbym poczucie winy. Boże, jak ona okropnie je. To wygląda po prostu obrzydliwie. Nie chcę na to patrzeć. Żelkowe oko jest takie ogromne. Starczy mi go na długo. Świetnie. Chyba muszę nacisnąć jeden z tych przycisków. Tylko który wybrać? Nie mogę się zdecydować. Niech będzie ten czerwony. Mam nadzieję, że nie spadnie na nic ciężkiego. Nie martw się, Quentin, to nic takiego. Dostaniesz papier toaletowy. Jest miękki i lekki. Chwileczkę, muszę wziąć wszystkie rolki. Jest ich cała masa. W porządku, zaczynamy. Rzucam, mam nadzieję, że ci się spodoba. Zadałam sobie wiele trudu i wybrałam każdą rolkę specjalnie dla ciebie. Ojej, jak dużo papieru toaletowego. Po co mi to? W każdym razie nie jest to najgorszy z możliwych wyborów. Mam pomysł. Będę udawać, że jestem mumią. Myślę, że to będzie świetna zabawa. Quentin chyba jest zadowolony. Możemy przejść do Lili.
Jestem mumią powstałą z martwych. Obcy element w systemie. Trzeba go wyeliminować. Włączam tryb laserowych oczu. Co ty robisz? To ja, Quentin! Uff, ledwo udało mi się uciec. Papier spłonął. Tylko nie to. To mogło wywołać pożar. Dobrze, że już po wszystkim. Obcy element wyeliminowany. Możemy przejść do drugiego gracza. Naładuj baterię. Naładuj baterię. Już, już. Muszę podładować akumulatory. Będziemy musieli troszkę poczekać. No to zaczynam. Podłączę przewody. Dobra. Ładuję się. Myślę, że powinnam wybrać jakiś przycisk. Skłaniam się ku żółtemu. Boję się go nacisnąć. No dalej, Lili, weź się w garść. Gotowe. Dziwne. Nic się nie dzieje? Akumulator prawie naładowany. Niewiele zostało. No i proszę, gotowe. Muszę udać się do drugiego gracza. Lili, już idę. Czeka na ciebie coś ciekawego. Halo, czy ktoś o mnie w ogóle pamięta? Jestem już zmęczona naciskaniem tego głupiego guzika. Ile można? Nic się nie dzieje. Jest tam ktoś? Wow, co za determinacja. Jestem z ciebie dumna, Lili. Od razu dostaniesz kilka porcji wody morskiej i wodorostów. Co to jest? Dlaczego tu jest tak mokro? Nie miałam zamiaru brać prysznica. I kolejne. Czeka na ciebie dokładnie tyle porcji, ile razy nacisnęłaś przycisk. Zaraz się utopię. Wody jest tutaj za dużo. Wypuśćcie mnie. Wreszcie mogę odetchnąć. To takie miłe uczucie. Niepotrzebnie naciskałam ten przycisk tyle razy. Nie. Trzymaj, przyda ci się. Dzięki. To tak jakby znaleźć się na dnie morza. Coś w tym jest. Muszę poczekać, aż woda ustąpi. O, nie jestem tutaj sama. Jest tu mnóstwo pięknych rybek. No super zabawa. Czas rozpocząć drugą rundę. Nie popełnię więcej tego błędu. Nacisnę guzik tylko raz. O nie, to wyszło przez przypadek. Lili dokonała wyboru. Świetnie, jestem pewna, że będzie zachwycona tą pizzą. Pizza? Niesamowite, nie pomyliłam się. Wreszcie mam farta? Tak się cieszę, że szczęście się do mnie uśmiechnęło. Dziękuję. Proponuję dodać tartego sera. Na pizzy zawsze jest go dużo. Lili, proszę bardzo, to także dla ciebie. Częstuj się. Musisz nabrać nieco sił. Ser? Nie wierzę. Jestem prawdziwą szczęściarą. Nie przestawaj, to jest takie fajne. Z serem pizza wygląda jeszcze bardziej apetycznie. Nigdy nie widziałam nic bardziej pysznego. Jestem taka głodna. Dodam jeszcze więcej sera. Nie może się przecież zmarnować. Po prostu pozbieram to, co leży na podłodze. To niesamowite. Co to jest? To w ogóle nie przypomina sera. O nie, to szczur! To jest żywy szczur! Wynoś się stąd natychmiast! Dziwne. Co to za hałas? Wypuśćcie mnie stąd! Wow, latający szczur. To niezwykłe. Nie martw się, Lili. Zajmę się nim. No dalej, kochanie, ląduj. Nie pozwolę, by stała ci się krzywda. Spadochron nie będzie ci już potrzebny. Jesteś taki słodki i uroczy. Mam nadzieję, że ty i Lili zostaniecie przyjaciółmi. Biegnij do niej. Na pewno się stęskniła. A ja idę do Quentina. Teraz moja kolej, a ja jeszcze nie dokonałem wyboru. No niech będzie zielony przycisk. Mam nadzieję, że kryje się za nim coś dobrego. Gratulacje, dokonałaś właściwego wyboru. Kolor zielony nie zawiódł. Dostaniesz całe wiadro gumy. Sama bym je przeżyła, ale nie mogę. Takie są zasady. To wszystko należy do ciebie. To coś różowego. Wow, to guma. Niepotrzebnie się martwiłem. Co za szczęście, świetnie. Jak dużo gumy. Mógłbym się w niej kąpać. Ale mimo wszystko ją zjem. Jest pyszna. Zrobię z niej balona. Wygląda super. Odlatuję. Potrzebuję więcej balonów. Urządzę balonową imprezę. Jestem pewien, że to będzie świetna zabawa. Już teraz czuć super atmosferę. Ale dużo balonów. Nie spodziewałem się tego. Balony? Quentin chyba postanowił nadmuchać wszystkie gumy. Cześć, dołącz do mojej balonowej imprezy.
Czy tylko mi się wydaje, czy on próbuje uciec? O nie, nie pozwolę mu na to. Aktywacja trybu laserowych oczu. O nie, co się stało z moimi balonami? Zostały zniszczone, spadam! Cieszę się, że wróciłeś, Quentin. Lily i ja się za tobą stęskniłyśmy. Dobrze, że się nie rozbiłem. Szczęściarz ze mnie. Jakoś dziwnie wisisz głową w dół. Pozwól, że ci pomogę. Witaj z powrotem w domu. Cieszę się, że jesteśmy wszyscy razem. Moja głowa! Wszystko dookoła się kręci i lata. Nadchodzi kolejna runda. Mam nadzieję, że do tej pory bardzo dobrze poznaliście zasady gry. O tak, już dokonałem wyboru. Dobra robota, to dopiero prędkość. Gra nabiera tempa, bardzo mi się to podoba. Quentin, mam dobrą wiadomość. Za swoją determinację dostaniesz pączki. Smacznego! Czy to pączki? No nie wierzę! Jak ich dużo! Nie mam wystarczającej ilości rąk, żeby je wszystkie złapać. Zacznę od tego. Pyszności dodały mi mocy. Sprawiają, że chce mi się śpiewać i tańczyć. Jestem taki pobudzony i pełen energii. Zjem je wszystkie. O nie, krztuszę się! Pomocy, nie mogę oddychać! Brakuje mi powietrza. Muszę natychmiast pozbyć się tego kawałka, który utknął mi w gardle. Quentin, czy nie mówiono ci, że nieładnie jest rzucać jedzeniem? Nie trzeba było mi tego oddawać. Fuj. No dobra, dokończę to. Już jestem, Lily. Teraz twoja kolej. Tym razem wybiorę coś z zamkniętymi oczami. Nie jest to takie proste, jak myślałam. Udało mi się. Ciekawe, co trafiłam. Jesteś mniej zdeterminowana niż Quentin, ale i tak będzie zabawnie. Szkoda, że tym razem nie masz szczęścia. Nie wiem jak ty, ale ja na pewno nie chciałabym skończyć pokryta klejem. Ale nic na to nie można poradzić. Co to jest? Co ty na mnie wylewasz? Czy to klej? O nie! To obrzydliwe i lepkie. Bądź silna, już niewiele zostało. O nie, moje ręce przykleiły się do tułowia. Pomocy, nie mogę się ruszyć. Ups, przypadkowo nacisnęłam kolejny przycisk. Tylko nie to, nie chcę niczego więcej. Wow, Lily chce się dalej bawić. To zaskakujące, ale okej. Cóż, czeka cię błyszczący brokat. Spodoba ci się. Nie w tej sytuacji. Przyklei się do mnie. Zaczekaj, wystarczy. Nie potrzebuję niczego więcej. Wyglądam teraz jak choinka. Co to ma być? A ja myślę, że ci pasuje. Błyszczysz i mienisz się. Wow, to wspaniale. Jesteś jak kula dyskotekowa. Dyskoteka? Super! Podkręcę głośniki do maksimum. Rozbujamy to miejsce. Ale ekstra. Wszyscy tańczą. Po prostu powtarzajcie za mną. Dacie radę. Świetnie. Dobra robota. Jeszcze raz. Dalej, nie zatrzymujmy się. Super impreza. Challenge dobiega końca, a ja wciąż boję się dokonać wyboru. Który z nich mam nacisnąć? Nawet nie wiem. Ciągle mam wątpliwości. No niech będzie niebieski. Co to jest? Mów szybko. Lily, jesteś taka niezdecydowana. Niestety tym razem jest to uzasadnione. Nie mam dla ciebie dobrych wiadomości. Fu, co tak śmierdzi? Nie mogę oddychać. Nawet oczy mi łzawią. Muszę natychmiast coś zrobić. Postaram się zastawić tę dziurę. Dobrze, że mam pod ręką korek. Tak, jest o wiele lepiej. Śmierdząca ryba specjalnie dla Lily. Dziwne, skąd się wziął ten korek? Nie rozumiem tego. To przeszkadza nam w kontynuowaniu challenge'u. Trzeba to naprawić. Ała, moja głowa, to boli. Wszystko pływa mi przed oczami. Teraz możemy kontynuować. Lily, łap swoją rybę. Tylko spójrz, ile jej jest. Co się dzieje? Dlaczego to tutaj wrzucasz? Nie chcę tych ryb. Nie chcę ich, niedobrze mi. Fu, nie mogę oddychać. Potrzebuję maski przeciwgazowej. Smacznego. O, jeszcze jedna rybka. Idź do Lily. Fu, nigdy się nie pozbędę tego smrodu. Muszę dokładnie wycelować. Gotowe, świetnie. O nie, tylko nie to. Mam rybę pod koszulką.
Jak ją wyjąć? Nie mogę się jej pozbyć, co robić? Nie będę ci przeszkadzać, Lily. Quentin jest już znudzony. Czas złożyć mu wizytę. Dobra, nadszedł czas, żeby dokonać wyboru. Dlaczego to takie trudne? Co za interesujący przycisk. Musi za nim się kryć coś niezwykłego. Masz całkowitą rację, ale zanim dostaniesz to, co wybrałeś, lepiej załóż kask. Kask? To bardzo dziwne. Ale skoro tak twierdzisz... No dobra, przynajmniej czuję się w pełni bezpieczny. No to możemy zaczynać. Te ciasteczka trafią do twojego pudełka. Są pyszne, ale trochę twarde. Co to jest? To tak jakby cegły spadały mi na głowę. Dobrze, że mam na sobie kask. Przydał się. O, ciastka! Jest jedno całe i jakiś gwóźdź? Nie wiem, co to wszystko znaczy. To znaczy, że będziesz musiał wyciąć ciastko w ciągu 30 sekund. Przy okazji, zegar już tyka. Powodzenia! O co nacisnąłem ten guzik? Nie uda mi się i przegram! Muszę się bardziej postarać, nie chcę zostać ukarany. Głupi gwóźdź nie działa, będę musiał wygryźć to ciastko. Wydaje mi się, że idzie mi szybciej. Dalej, Quentin, dalej! O nie, złamałem ciastko! Co się ze mną teraz stanie? Nie martw się, widziałam, że się starałeś. Ale to ci nie pomoże. O nie! To straszne, jestem cały mokry, co ty na mnie wylewasz? Co za obrzydliwa ciecz! Widzę, że żadna z was się nie odważyła. Będę musiał sam wybrać, która zacznie. Lily czy Emma? Jestem gotowa. Co teraz będzie? Emma, wierzyłem w ciebie, brawo! Już idę. Za chwilę dostaniesz to, co kryje się pod tym przyciskiem. To ogromna i pyszna guma. Jestem pewny, że ci się spodoba. No to łap. Nie rozumiem, co to jest. Wow, czy to guma do rzucia? Super! Nie zatrzymuj się. Jak jej dużo. Zawsze marzyłam, żeby mieć tyle gumy. Czas na degustację. Słodka i miękka. Wygląda na to, że wybrałam właściwy przycisk. To na pewno. Czas puszczać balony. Jestem w tym dobra. Ojej, chyba balon wcisnął jakiś przycisk i teraz jestem uwięziona. To całkiem fajne. Emma nacisnęła kolejny przycisk? A to niespodzianka. No cóż, to jej wybór. Emma, dostaniesz kolę. Spodoba ci się. Co się dzieje? Nie rozumiem, dlaczego tu jest tak dużo wody. I dlaczego jest brązowa? To nie woda, to kola, przecież mówiłem. I jak wrażenia? Widzę, że Emma nie reaguje. Dobrze, w takim razie będziemy musieli użyć sekretnego składnika. Mentosów. Za chwilę będzie niesamowita eksplozja. Jakieś cukierki? Po co mi one? Czy to mentosy? O nie! Zaczęło się. Dobrze, że wziąłem ze sobą parasol. Emma, jak się masz? Cześć, siedzę w ogromnym balonie. To dlatego na nic nie reaguje. Nie szkodzi, zaraz to naprawię. Może nie trzeba? Za późno. No tak lepiej. Lily, skończyłem z Emmą. Idę do ciebie. Co tam wybrałaś? Szczerze mówiąc, jeszcze się nie zdecydowałam. Nacisnę cokolwiek. Wygląda na to, że nacisnęłam żółty przycisk. Co tam jest? Pospiesz się, bo czekam. Nie chcę ci tego mówić, ale obawiam się, że wcale ci się to nie spodoba. Mam tu wielki talerz śmierdzącego sera. Co za obrzydliwy zapach. Chyba coś się zepsuło. Musimy się go szybko pozbyć. Zabieraj go, Lily. Ser pleśniowy? Nie mogę tego znieść. Przynieś mi szybko maskę przeciwgazową, bo się uduszę. Boże, nie wytrzymam tego. Weźcie to z powrotem. Lily, to jest wbrew zasadom. Nie możesz zrezygnować ze swojego wyboru. Nie obchodzi mnie to. O nie, twój ser zaraz trafi do Emmy. To chyba pomyłka. Niczego nie naciskałam. Zabierzcie stąd ten śmierdzący ser. Przykro mi, Emma, to wszystko wina Lily. A tak w ogóle to nie powinnaś wychodzić z pudełka. Siadaj na miejsce i nie wychodź więcej. O, świeże powietrze. Co ty robisz? Nie bij mnie! W ogóle nie rozumiem, co tu się dzieje. Mówiłem ci, że nie wolno wychodzić z pudełka. Ale ja nie mogę oddychać. Lily, znowu zaczynasz.
Co za niegrzeczne dziewczyny! Myślisz, że tak łatwo nas nastraszyć? Nie damy się! Oddaj mi ten głupi młotek! Ale mi to klaun. Miejmy nadzieję, że tym razem łatwiej będzie nam znaleźć wspólny język. Najpierw musimy dokonać wyboru. Nie mogę się zdecydować. Chyba znowu wcisnę żółty guzik. No nieźle, Lili. Idę do ciebie. Świetnie sobie radzisz. Gratuluję kolejnego wyboru. Czeka na ciebie aromatyczna i soczysta truskawka. Au! Coś mnie trafiło prosto w ucho. O, to truskawka. Super! Uwielbiam owoce. Myślę, że jedna truskawka to za mało. Mam dla ciebie więcej. Łap! To wszystko jest twoje. Wow, truskawkowy grat! Niesamowite! W końcu mi się poszczęściło i dostałam coś pysznego. Dziś jest piękny dzień. Myślę, że czegoś tu jeszcze brakuje. Wiem! Potrzebujemy bitej śmietany. Świetnie komponuje się z truskawkami. A co to? Czy to bita śmietana? Muszę zanurzyć w niej truskawki. Dobra, wystarczy, wystarczy! Jak sobie życzysz, Lili? I tak pojemnik jest już pusty. No to wszystko. Idę do Emmy. No i proszę, całe moje pudełko jest wypełnione bitą śmietaną. Lili, wyglądasz cudownie. Daruj sobie te czułości. No proszę, ona nie podziela moich uczuć. Moje serce jest złamane. Wynoszę się stąd. Co tam masz, Emma? Próbuję coś wybrać i jak na razie nic mi nie wychodzi. Dobra, niech będzie niebieski przycisk. Czekoladowy sos? No nieźle. Nie miałbym nic przeciwko wypiciu całego kanistra tego przysmaku. Co to jest? Jak na razie w ogóle mi się to nie podoba. Wow, to czekolada. Cofam to, co powiedziałam. Jest naprawdę dobra. Chcę więcej. To jest świetne, jest pyszna. To wszystko, pojemnik jest pusty. Wygląda naprawdę apetycznie. Emma, daj trochę. Jeszcze czego? To moja czekolada. Nie będę się dzielić, to tylko porcja dla jednej osoby. Emma też postanowiła złamać mi serce. Mam tego dość. Czas na zemstę. Skoro jesteś taka zimna i nieczuła, no to łap trochę lodu. Ojejku, jak tu zimno. Co się dzieje? Nie wytrzymam. Ledwo mogę się ruszać. Moje ciało zamarza. To twoja wina. No i masz nauczkę na przyszłość. Mam dość czekania. Niech ktoś wreszcie wciśnie przycisk. Już prawie podjęłam decyzję. Potrzebuję jeszcze tylko kilku sekund. Lili, super. Dostaniesz to, na co zasłużyłaś. Już idę. Mam nadzieję, że jesteś gotowa. Nie martw się. Czeka cię coś pysznego. Wielki stos misiów Haribo. Czy to nie wspaniałe? Pachną tak aromatycznie. Są super. Spróbuję kilka, a reszta należy do ciebie. To coś małego i kolorowego. A, już wiem, to żelki. Ekstra. To wszystko? Dlaczego taka mała porcja? Chcę więcej. Lili ponownie nacisnęła przycisk? No cóż, to jej wybór. No dobra, dostaniesz więcej żelków. Chwileczkę, mam pomysł. A jeśli je roztopię? Smakowałyby nadal tak samo, ale straciłyby kształt. Zobaczymy, czy Lili je polubi. Wezmę moją suszarkę do włosów i włączę najgorętsze powietrze. Myślę, że to bardzo sprytny plan. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak zareaguje Lili. Wszystko gotowe, zbliża się finał. Co to za obrzydliwa papka? To w ogóle nie wygląda jak żelki. To jest to, co prosiłaś. Nie o to prosiłam, to nie są żelki. Chociaż mogę się mylić. Tak, to jednak smakuje jak żelki, jest pyszne. Szkoda, że nie jadłam tego wcześniej. Jestem pewna, że już dawno stałoby się moim ulubionym przysmakiem. Założę się, że Lili jest załamana. Co? O nie, czy naprawdę jej się to podoba? Mój podstępny plan się nie powiódł. To wszystko, spadam stąd. Emma, popraw mi humor, dokonując właściwego wyboru. Znowu nie wiem, co wybrać. O, tu jest jakaś kość. Ciekawe, o co chodzi. Myślę, że warto to sprawdzić. Bardzo odważna decyzja. Kość, mówisz? Zaraz się dowiesz, co to oznacza. Cześć, kolego! Pospiesz się i dołącz do nas. Jesteś taki mądry. Daj mi tę kostkę. On zna wszystkie komendy. Co z tobą robić? Może razem zagramy? Wiem, że tego chcesz. No to aport.
Cześć! Nie spodziewałam się, że zobaczę tu psa. Słodziaku, podobasz mi się. Zostań tutaj, będę cię głaskała. Właśnie tak. Czy ty też zauważyłeś ten przycisk? Myślę, że ci się spodoba. O, już nacisnąłeś. Może nie powinieneś był tego robić. Emma znowu nacisnęła ten sam guzik? Dobra, skoro mój przyjaciel jest już w środku, no to będę musiał wsypać jedzenie do pudełka. Jak to ohydnie pachnie, fuj! Co to jest? To poczęstunek dla naszego futrzanego przyjaciela. Pospiesz się i połóż się na podłodze. Wszystko będzie dobrze, nie martw się. Kiedy to się wreszcie skończy? Wystarczy! No, już jest okej. Wow, myślę, że to karma specjalnie dla ciebie. No dalej, smacznego. Dobry piesek. Musisz najeść się do syta. Tylko się nie spiesz. Karma już się skończyła. Zjedz jeszcze trochę, nie wstydź się. Fuj,